Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku naszej drogi do mistrzostwa, czyli cyklu, w którym gramy sobie w najbardziej oldschoolową grę żużlową wszechczasów, czyli menadżera żużlowego braci Mańskich. W poprzednich dwóch rozpoczęliśmy sezon, założyliśmy nowy klub, zakontraktowaliśmy zawodników i przygotowaliśmy zespół do sezonu. W jaki sposób? To się okaże. Nie ma co przedłużać, wszyscy czekamy na to, co wydarzy się dalej, musimy wczytać naszą zapisaną grę. Jest tutaj Polonia. No, come on. Niestety ten menadżer czasami ma tak, że się zmula. Nie wiem, czy to jest wina mojego komputera, czy wina tego, że ta gra jest po prostu stara i odpalamy ją na dość nowym systemie operacyjnym. Nieważne, mamy grę załadowaną, jesteśmy 17 kwietnia 2020 roku. Jesteśmy po pierwszym meczu ligowym, w którym wygraliśmy z Polonią Piła bardzo wysoko. Nawet już nie pamiętam, jaki był wynik, już to przypominam. Terminarze i wyniki rozgrywki w Polsce, drużynowe mistrzostwa Polski, terminarz. Wygraliśmy 64-10. Pamiętacie? Polonia Piła wystawiła tylko dwóch juniorów, więc większość biegów kończyła się w stosunku 5-0. Niestety tak już w tej grze jest w pierwszym sezonie. Dobrze, lecimy sobie dalej. Czeskie eliminacje do indywidualnych mistrzostw świata, ale wcześniej mamy jakąś wiadomość. Mamy wiadomość o tym, że Damian Pawliczek awansował do finału srebrnego kasku. Gratulujemy, cieszymy się. Jedziemy dalej. Finał czeskich eliminacji do indywidualnych mistrzostw świata wygrał Wacław Milik. Polskie eliminacje do indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Zobaczymy sobie, kto od nas jedzie. W zasadzie jadą wszyscy, tylko Damian Pawliczek jest rozstawiony jako zawodnik z konkretnym numerem. Reszta naszych zawodników jest rezerwowymi, więc musimy przejść do zakładki sprzęt i ten sprzęt szybciutko wyremontować. Okej. Tutaj podkręcimy troszeczkę motor. Niech jedzie z lepszą mocą. No i zobaczymy, co się wydarzy. Jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim i mamy nadzieję, że Damian Pawliczek awansuje do finałów. Pierwszy bieg to są 3 punkty. Bardzo ładnie. Symulujemy to sobie pomalutku, jak na mnie. Drugi bieg również 3 punkty, więc są bardzo duże szanse na to, że będziemy mieli zawodnika w finale. Trzeci bieg to 1 punkt Damiana. Piotr Grzeszpiński dalej nie pojawił się na torze. Następny bieg to są 2 punkty, już jest 9 na koncie, więc już mamy awans przypieczętowany. Zwycięstwem jest 12 punktów i będzie to miejsce na pewno w czubie. Zobaczymy, które. Tak jest, trzecie miejsce, bardzo, bardzo fajny wynik. Super, cieszę się niesamowicie. O, tutaj nasz półfinał, nowojorski półfinał rozgrywany na naszym torze. Niestety bez udziału naszych zawodników w regularnym składzie. No cóż, przesymulujemy to sobie w miarę szybciutko. O, ktoś nam strzelił rekord toru. Wiktor Lampard, 62-45, fajnie. Co się tutaj dzieje? Kontuzjowany został Mateusz Świdnicki. No niedobrze. Ale to pokazuje tylko tyle, że Przemek Giera pojawi się na torze. Trudno. Na nieszczęściu jednych korzystają inni, że tak to określę. O, kolejny rekord toru i znowu Wiktor Lampard. Jest Przemek Giera na torze, jest jeden punkt, czyli fajnie. W trzecim biegu zastępowany Mateusz Świdnicki jest przez Krzykowskiego. Krzykowski aż 5 punktów, kurczę, ale wynik zrobił. Przemek Giera 2 punkty, czyli 3 punkty na jego koncie. No i fajnie. No niestety, jako rezerwowy nie miał prawa awansować do finału. 3 punkty byłoby to miejsce, powiedzmy 14, nie, 15, bo jeszcze musielibyśmy Marcela Krzykowskiego do tego doliczyć, no ale mniejsza z tym. Tak czy siak, mamy wiadomości. Wiadomość mówi o tym, że Damian Pawliczek awansował do finału tych eliminacji. No i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mamy troszeczkę zastrzyku finansowego. Ostatnie zawody przyniosły nam 28 100 zł z zysku. Czyli w zasadzie to, co straciliśmy na poprzednim meczu. Finał Złotego Kasku w Lesznie. Krzysztof Kasprzak. Krzysztof Kasprzak zwycięża finał Złotego Kasku w Lesznie. Jakże przewrotna bywa ta gra. Okej, jesteśmy teraz w momencie, w którym musimy odjechać drugi mecz ligowy, a pojedziemy ze Śląskiem Świętochłowice i ten mecz na pewno zakończy się walkowerem, więc nie ma sensu remontować sprzętu, tylko po prostu sobie to przesymulujemy. W trzeciej rundzie Ekstraligi Włókniarz jedzie z Gorzowem. Włókniarz przegrywa ten mecz w Gorzowie 46-44. Motor Lublin jedzie z Falubazą Zielona Góra i Motor wygrywa 53-37. Grudziądz Leszno. Leszczelianie wygrywają w Grudziądzu 50-39. Rybnik Wrocław. Rybnik zwycięża z Wrocławiem. Zwróćcie uwagę, że w zasadzie wszystkie zespoły pojechały w optymalnych składach. Pojawił się Dan Bury. No oczywiście nie ma gości w postaci Chrisa Holdera. No ale cóż.
wyniki idą w, że tak powiem, świat. I tak, tak to się właśnie zakończyło. Wybrzeże Gdańska, Pator, Toruń, 52-38 dla gości. Polonia, Bydgoszcz, Ostrowia. Bydgoszcz przegrywa mecz 43-47. Opole, Piła, no to będzie bicie, 70-20. Poznań, Krosno. Poznań oddaje mecz walkowerem. Kraków oddaje mecz walkowerem w Rzeszowie. Rawicz, Wittstock, 51-39 dla kolejarzy. No i nasz mecz, który również zakończy się walkowerem. Marcin Kościelski, to w sumie nie ma znaczenia, jakie tutaj ustawię ten skład teraz, więc zrobimy to na szybciutko. I Wiktoria Garbowska jako numer 7, walkover. No cóż, drugi mecz i drugi raz nie mogę wam pokazać pełni możliwości rozgrywania zawodów. W tym momencie mamy półfinały brązowego kasku, w którym wystartuje Kamil Pytlewski i Przemek Giera w pierwszym półfinale, natomiast w drugim Wiktoria Garbowska w Ostrowie jako czwarty rezerwowy, czyli prawdopodobnie nie pojawi się nawet na torze. Usuniemy sobie uszkodzenia, podkręcimy ten sprzęt, niech chłopaki jadą jak najlepiej, życzymy im wszystkiego dobrego, no i zobaczymy, co się wydarzy na torze. Startujemy. W Daugavpils, tak jak powiedziałem, jedzie Kamil Pytlewski z numerem 4 oraz 7 Przemek Giera. W pierwszym biegu Pytlewski zdobywa 0 punktów, Giera również 0, czyli fantastyczne otwarcie zawodów, no ale nic. Kolejny bieg Przemka Giery to również 0 punktów, Pytlewski 1. Przemek Giera z trójką, Kamil Pytlewski z 0, Przemek Giera z drugą trójką. Proszę bardzo, co za przebudzenie zawodnika. Pytlewski 1 punkt, no i zobaczymy, co teraz wymyśli Przemek Giera. Od tego biegu tak naprawdę zależy, czy awansuje do finału. Dobra. Jest trzecia trójka, proszę bardzo, co za comeback. 0-0-3-3-3. Fajnie, chyba będziemy mieli zawodnika w finale eliminacji, w finale brązowego kasku. Przepraszam, zawiesiłem się troszeczkę. Tak jest, siódme miejsce, jest awans do finału. W drugim półfinale w Ostrowie, tak jak powiedziałem, bez naszych zawodników. No, Wiktoria była nominowana jako czwarty rezerwowy, więc no, nie miała szans pojawić się na torze. Przemek Giera awansował do finału brązowego kasku. Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Jedziemy kolejne eliminacje, kolejne półfinały indywidualnych mistrzostw w Danii. I finał szwedzkich eliminacji do indywidualnych mistrzostw świata juniorów, które wygrywa Alex Lundqvist. Fajne są te szwedzkie nazwiska, można sobie język połamać. Dobrze, angielskie eliminacje do Grand Prix. Finał Wolverhampton zwycięża Robert Lambert. I nasze półfinały eliminacji do polskich. Półfinały polskich eliminacji do Grand Prix. Przepraszam, Marcin Kościelski oraz dwóch rezerwowych, Damian Pawliczak i Wiktoria Garbowska. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Nie liczymy na nic, bo tutaj już stawka jest dość potężna. Widzicie Gapiński, Holta, Kubera, czy Kołodziej, Kasprzak, Drabik. No to są nazwiska, no, do których niestety nasi zawodnicy nie mają podjazdu, więc prawdopodobnie zakończy się to z zerowym dorobkiem punktowym. Tak też się dzieje. Czwarty bieg, czwarte 0, piąty bieg, piąte 0. Tak jest. No cóż, trzeba niestety znać swoje miejsce w szeregu, ale nie przejmujemy się tym, bo nikt tak naprawdę nie liczył na jakikolwiek awans. Drugi półfinał w Toruniu, wystąpi w nim Przemek Giera, a Kamil Pytlewski jest nominowany jako drugi rezerwowy. Więc również celuje tutaj w 0 punktów Przemka Giery. Niestety zobaczymy, jak się rozwiąże sytuacja, ale widzę, że chyba mam rację. 0-0-0-0 i ostatnie 0, tak jest, czyli niestety nasi zawodnicy bez punktów w tych eliminacjach. Szkoda, bo nawet jeden punkt mógłby nas tutaj ucieszyć. Indywidualne mistrzostwa Słowacji w niepełnym składzie zwyciężył Brano Mesiarik. Też można sobie połamać język. Pierwszy raz słyszę, szczerze mówiąc, o tym zawodniku. Kolejna runda naszych drużynowych mistrzostw Polski, w której pojedziemy sobie z RZTŻ-em Rzeszów i to jest mecz u nas. I to jest pierwszy mecz, który odjedziemy z biegami graficznymi. Także poobserwujemy sobie śmigające dookoła kropki. Fajnie, fajnie, fajnie. Remontujemy sprzęt. Tutaj usuniemy sobie tylko i wyłącznie uszkodzenia. I lecimy z tematem. W Ekstralidze Częstochowa podejmuje Grudziądz na swoim torze. Może będzie remis, a jednak nie. 54-36. Powiedziałem o tym remisie, bo w rzeczywistości na bodajże 8 spotkań 4 zakończyły się remisem między tymi dwoma drużynami. To jest chyba najczęściej remisująca para w ostatnich latach. Sparta Wrocław, Motor Lublin. Sparta nie przegrywają u siebie z Motorem. Leszno Gorzów, Leszczynianie wygrywają po bardzo ciężkim meczu, widzę, 47-43, czyli nie było powtórki z finału tegorocznego drużynowych mistrzostw Polski. Faluba Zielona Góra, Rof Rybnik, 54-36, czyli wynik raczej spodziewany. W pierwszej lidze mamy Gniezno i Gdańsk,
52-38 dla gości z Gdańska. Ostrów Lokomotiv Daugava w Pils. Zobaczymy, co się tutaj wydarzyło. Jej, 62-28, czyli w rzeczywistości jest tak samo, w grze jest tak samo jak w rzeczywistości. Lokomotiv dostaje od wszystkich bęcki. No i zobaczymy, czy utrzymają się w lidze. Apator Toruń Orzeł Łódź, czyli mecz na szczycie. No ale wynik już niekoniecznie. 52-35 dla Apatora. Unia Tarnów Polonia Bydgoszcz. 46-44 dla Tarnowian. Świętochłowice Piła. Świętochłowice oddają mecz walkowerem. Opole Rawicz. 49-41 dla Opola. Kraków i Poznań, czyli kolejna para naszych walkowerowiczów. Dla kogo to jest walkower? Drużyna gości oddała mecz walkowerem, czyli Poznaniacy, czyli Wanda Kraków dopisuje sobie dwa duże punkty. Wolfie Wittstock, Wilki Krosno. 52-38 dla Krośnian. No i teraz nasz mecz, czyli to, na co czekamy. Rzeszowianie pojadą w składzie Mazur, Czałow, Hansen, Ellis, Rolnicki, Mikłoś i Zieliński. Jak my możemy się tutaj temu wszystkiemu przeciwstawić? Sebastian Ułamek niech pojedzie w parze z Kamilem Pytlewskim. Przemek Giera, Damian Pawliczak i Marcin Kościelski pojedzie z Wiktorią Garbowską. I dorzucamy Piotra Gryszpińskiego jako drugiego juniora. No i startujemy. 1650 kibiców przy wspaniałej pogodzie. To nie jest jakiś niesamowity wynik, jeśli chodzi o frekwencję, no ale coś, niech się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No i startujemy. Pierwszy bieg, w którym pojadą zawodnicy Edward Mazur, Sebastian Łomek, Ilja Czałow i Kamil Pytlewski. Startujemy. Fajnie byłoby wygrać ten mecz, ale zobaczymy, co się okaże. Fajnie, Ułamek wyszedł na prowadzenie, Pytlewski jedzie jako czwarty i tak też się to kończy. Jest w pierwszym biegu remis 3-3. W drugim biegu pod taśmą stają Piotr Gryszpiński, Konrad Mikłoś, Wiktoria Garbowska i Patryk Zieliński. Jest to bieg juniorski. Tutaj liczę na podwójne zwycięstwo. Tak też się dzieje. Od razu po pierwszym okrążeniu nasi zawodnicy dystansują gości i raczej spokojnie dowieźli podwójne zwycięstwo. Fajnie. Prowadzimy 8-4 po drugim biegu. W biegu trzecim pod taśmą melduje się Przemek Giera, Kenneth Hansen, Damian Pawliczak oraz Adam Ellis. Tu z kolei może być 1-5, ale widzę, że jedziemy na 3-3. Walczą tutaj już w zasadzie nie. Chciałem powiedzieć, że walczy o zwycięstwo Pawliczak z Hansenem, ale Hansen odskoczył. Jest 3-3, czyli dalej utrzymujemy status quo, dalej prowadzimy 4 punktami. W biegu numer 4 pojawi się Patryk Rolnicki, Piotr Gryszpiński, Patryk Zieliński oraz Marcin Kościelski, czyli dwóch Patryków ze strony naszych gości. Ze startu wychodzi, że jest remis, ale chłopaki widzę bardzo fajnie walczą. Kościelski wysunął się na prowadzenie, też Gryszpiński walczy o drugie miejsce i dowiózł to, czyli wygrywamy bieg 5-1. Fajnie, już prowadzimy 8 punktami, więc przeciwnik prawdopodobnie zaraz zacznie kombinować ze zmianami. Jeszcze to się nie nastąpiło, to jeszcze w piątym biegu. Damian Pawliczak, Edward Mazur, Przemek Giera i Ilja Czałow. Startujemy. Pawliczak świetnie ze startu. No, chyba to dowiezie. I tutaj o punkty też bije się Przemek Giera. Walczył o miejsce numer 3 i teraz o 2, ale niestety nie udało się wyprzedzić Edwarda Mazura. 4-2, czyli 20-10. Jest zmiana taktyczna. Za Adama Elisa jedzie Edward Mazur. Hansen, Kościelski, Mazur i Garbowska. Kościelski szybciutko wysunął się na prowadzenie i chyba dowieziemy sobie spokojne 3-3, o ile nic się tu dziwnego nie wydarzy, nie wydarzyło, więc remis na rezerwę taktyczną gości, czyli bardzo dobry wynik. Kolejna rezerwa taktyczna, za Patryka Rolnickiego jedzie Kenneth Hansen. Zobaczymy, czy to coś da. Sebastian Łamek, Kenneth Hansen, Kamil Pytlewski i Konrad Mikłoś. Łamek ze startu, czyli tak jak w rzeczywistości, świetne starty tego zawodnika, ale na dystansie traci pozycję na rzecz Kenneta Hansena. Zobaczymy, czy uda mu się odbić. Nie udało. Dobrze, 3-3, czyli druga taktyczna i drugie 3-3. Fajnie. W biegu numer 8 zobaczymy Marcina Kościelskiego, Ilję Czałowa, Piotra Gryszpińskiego i Edwarda Mazura. Kościelski ze startu, fajnie. 3-3. Tak się układa ten bieg póki co, ale dobrze. W pewnym momencie Ilja Czałow wysunął się przed Marcina Kościelskiego, ale na szczęście nasz zawodnik odbił tą pozycję na ostatnim łuku i dowiózł kolejne 3-3. W biegu numer 9 spotka się Adam Ellis, Kamil Pytlewski, Kenneth Hansen i Sebastian Ułamek.
Goście wyszli ze startu na 5-1, ale szybciutko na pierwsze miejsce wysunął się Sebastian Ułamek i mam wrażenie, że on to dowiezie. O, z gigantyczną przewagą, tutaj koło rekordu toru się chyba zakręciliśmy. Tak jest, to jest nowy rekord toru, 61,84, czyli rekord toru ustalony przez... Przez kogo? Patrz. Przez Wiktora z Lublina, nie pamiętam kto to zrobił już, niestety. Zakręciłem się, mniejsza z tym, został pobity, teraz już rekordzistą toru jest Sebastian Ułamek, czyli nasz zawodnik i bardzo to cieszy. Zmiana zwykła, za Patryka Rolnickiego jedzie Zieliński. Zieliński, Giera, Mikłoś, Pawliczak. Czyli taka zmiana na 5-1 do dla nas. Tak jest, tak też się to układa. Jedziemy sobie spokojnie. Wiktor Lampard był rekordzistą. Tak, przypomniało mi się. Okay. 5-1, 37-23. Czyli bardzo, bardzo spokojne prowadzenie. W zasadzie mecz jest już, można powiedzieć, wygrany. Jeżeli nie wydarzy się tutaj jakiś kataklizm, no to raczej to dowieziemy. Kamil Pytlewski, Ilja Czałów, Marcin Kościelski, Kenneth Hansen, to skład biegu 11. Start! Dużo walki, jeszcze jedno okrążenie. Niestety Marcin Kościelski nie wyprzedził Ilii Czałowa, więc przegrywamy pierwszy bieg w tym meczu w stosunku 4-2. W biegu 11 pierwsza przegrana drużynowa, więc całkiem okej. Okej, bieg numer 12 to Konrad Mikłoś, Wiktoria Garbowska, Edward Mazur i Przemek Giera. Przemek Giera przekroczył 2 minuty, więc Wiktoria będzie musiała bronić honoru Polonii Nowy Jork samodzielnie. Zobaczymy, czy jej się uda. Trzymam gorąco kciuki. Startujemy. Wiktoria walczy tutaj z Edwardem Mazurem, wysunę się na prowadzenie, ale niestety Edward odbija tą pozycję. Czy uda jej się wyprzedzić? Aj, niestety, mało brakło. Drugie miejsce, kolejny przegrany bieg w stosunku 4-2, już tylko 10 punktów naszej przewagi. W biegu 13, czyli ostatnim biegu przed biegami nominowanymi, zobaczymy Pawliczaka, Elisa, Ułamka i Patryka Rolnickiego. Wystartowali. Nasi zawodnicy, widzę, walczą. Chyba będzie tutaj walka o zwycięstwo. Tak jest, podwójne zwycięstwo w biegu raczej stanie się faktem, bo już bardzo zdystansowali przeciwników. 5-1 i można powiedzieć, że pierwszy mecz rozegrany w normalny sposób zakończył się naszym zwycięstwem. Bardzo mnie to cieszy. Nie będę starał się tutaj podbijać wyniku, jak najbardziej wystawię zawodników, tak jak powiedziałem wcześniej, od najniższej zdobyczy punktowej, czyli pojedzie Kamil Pytlewski z Wiktorią Garbowską w biegu 14, w biegu 15 Przemek Giera i Piotr Gryszpiński w biegu 15. Okej, czas wystartować nasze biegi nominowane. Czałow, Pytlewski, Zieliński, Grabowska z toru 4. Startujemy. Oj. Chyba się to zakończy. A, chciałem powiedzieć, że zakończy się to 1-5, ale na szczęście dla nas Ilia Czałow zanotował defekt, więc przywozimy 3-3. 49-35 i bieg numer 15, w którym zobaczymy Przemka Gierę, Kenneta Hansena, Piotra Gryszpińskiego i Edwarda Mazura. Startujemy. Bieg układa się po starcie na 3-3. W tym momencie już przegrywamy 5-1. Ale na szczęście Piotr Gryszpiński obronił swoją pozycję przed Edwardem Mazurem. Zakończył się ten bieg wynikiem 4-2, a cały mecz 51-39. Czyli pierwsze zwycięstwo w normalnych warunkach stało się faktem. Bardzo mnie to cieszy. Zaraz zerkniemy sobie szybciutko na tabelę, jak to wygląda. Tabela trzeciej ligi. Polonia Cekol Nowy Jork na pierwszym miejscu ze 106 punktami, małymi punktami, 6 punktów dużych, czyli 3 mecze, 3 zwycięstwa, z czego jeden walkowerem, jeden odniesiony na dwóch zawodnikach tak naprawdę, więc raczej tego nie liczę. Większość klubów będzie miała te dodatkowe punkty, te gratisowe punkty tak naprawdę. Zerknijmy sobie jeszcze, jeśli mówimy o tabeli, jak wyglądają tabele poszczególnych lig. No, na przykład w Ekstralidze Unia Leszno prowadzi z kompletem punktów przed Motorem Lublin i Włókniarzem Częstochowa. Zresztą zwróćcie uwagę, aż 4 zespoły mają po 4 punkty, więc walka będzie naprawdę ciekawa. Na ostatnim miejscu jest Sparta Wrocław. Natomiast w pierwszej lidze Apator prowadzi przed Ostrowiem i Wybrzeżem Gdańsk, czyli raczej jest to wszystko tak jak w rzeczywistości. Zobaczymy jak się zakończy ten sezon, co wydarzy się dalej. Także symulujemy sobie dalej grę.
Muszę pilnować czasu, żeby znowu nie przeciągnąć nie wiadomo jak tego odcinka. Prawdopodobnie pojedziemy sobie jeszcze jeden mecz i na tym zakończymy, bo też nie ukrywam, trochę mnie goni czas. Nagrywanie 30-minutowych odcinków to jest jeszcze obrabianie tego tak naprawdę. Schodzi na tym troszeczkę czasu, zaufajcie mi. Także muszę się szybciutko tutaj nad tym wszystkim spiąć. Wyremontowaliśmy sprzęt. Finał srebrnego kasku, w którym jedzie Damian Pawliczak. Finał w Woodstocku. Więc zobaczymy, na co stać Marcina Kościelskiego, Damiana Pawliczaka, przepraszam. Dobrze, nie mamy biegów graficznych, więc możemy sobie spokojnie symulować. Damian Pawliczak w pierwszym biegu z jednym punktem, to już nie będzie tak kolorowo. Drugi bieg to również jeden punkt i zwycięstwo w biegu trzecim. Bardzo fajnie, czyli będzie jakieś w miarę ciekawe miejsce na koniec. Damian Pawliczak drugie miejsce przegrał tylko z Wiktorem Lampartem w tym momencie. I w ostatnim biegu Damiana Pawliczaka zajął. W ostatnim biegu Damian Pawliczak zajął trzecie miejsce, to jest 8 punktów łącznie i solidne miejsce w środku stawki. Tak jest, idealnie połowa stawki, 8 miejsce. Bardzo fajny wynik, bardzo mnie to wszystko cieszy. Wiadomości, którą dostaliśmy, jest mowa o tym, że Jarek Hampel otrzymał dziką kartę, a Krzysztof Buczkowski i Janusz Kołodziej będą rezerwowymi na pierwszą rundę Grand Prix. Ciekawie przyznane dzikie karty. Symulujemy sobie wszystkie zawody, które nas nie interesują. Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Zwycięża Stal Gorzów przed Falubazem i Unią Leszno. Co ciekawe, Unia Leszno tylko trzecie miejsce. Kolejny mecz, w którym pojedziemy z Wilkami Krosno, czyli to będzie naprawdę nasz sprawdzian. Sprzęt mamy w miarę przygotowany, jeszcze tylko Pawliczakowi sobie to szybciutko podkręcimy i możemy startować. Coś się tutaj nie chce włączyć. Dobrze. Stal Gorzów pokonuje Spartę Wrocław 60-30. Włókniarz podejmuje Unię Leszno i pokonuje ją 54-36. Grudziądz Zielona Góra to 55-35 dla Grudziądzan. Lublin Rybnik 63-27. To jest jakaś kolejka gradobicia. Tu wszyscy gospodarze wygrywają bardzo wysoko swoje mecze. Łódź Ostrowia 43-47. Wygrywają goście. Gniezno Toruń. Goście wygrywają również 48-42. Gdańsk Tarnów, czy wygrają goście? Nie tym razem, 55-35. Lokomotiv Daugav Pils Polonia Bydgoszcz 53-37 dla Polonian i Lokomotiv spada na ostatnie miejsce. Poznań Wittstock, poznaniacy oddają Walkowera. Rzeszów Polonia Piła, czyli zobaczymy gradobicie 74-8. Śląsk Świętochłowice, Kolejarz Opole, czyli Walkower ze strony Świętochłowiczan. Kolejarz Rawicz Wanda Kraków, czyli Walkower ze strony Krakowian. No i nasz mecz ostatni w tym tygodniu. Marcin Kościelski, Przemek Giera, Piotr Ryszpiński, Damian Pawliczak, Sebastian Ułamek, Kamil Pytlewski i Wiktoria Garbowska. Startujemy. 1500, nie troszeczkę ponad 1500 ludzi na stadionie. Biegi graficzne, prędkość 3 i startujemy. Dobrze byłoby powalczyć, nie liczę tutaj na zwycięstwo, dobrze byłoby powalczyć i wyjść z 40 chociaż. Kościelski, Druszcz, Giera i Kamil Wieczorek. Nasi zawodnicy, przypomnę, są w żółtym i w białym kasku, ponieważ jedziemy na wyjeździe, no ale na pewno to oczywiście już wiecie. Stawka się strasznie rozjechała, pierwszy bieg przegrywamy w stosunku 4-2, nic się nie dzieje, bieg juniorski, w którym zobaczymy zawodników takich jak Kacper Przybylski, Kamil Pytlewski, Krystian Stefanów oraz Wiktoria Garbowska. Startujemy, Wiktoria dotyka taśmy, więc Kamil Pytlewski będzie osamotniony w powtórce. Startujemy ten bieg. Mam nadzieję, że nie przegramy go, chociaż już widzę, że Kacper Przybylski wysunął się na prowadzenie, a Kamil Pytlewski już stracił do niego dystans, także skończy się to ponownie 2-4. Tak też się dzieje. W biegu trzecim mamy Andrija Karpowa, Piotra Gryszpińskiego, Josha Pickeringa oraz Damiana Pawliczaka. Wystartowali. No, to chyba nie będzie tak łatwo jak w poprzednim meczu, bo widzę, że już przegrywamy 5-1 i nasi zawodnicy teoretycznie starają się ścigać Pickeringa, ale jak widzicie, nic z tego nie wyszło. Przegrywamy 13-5 po 3 biegach, to jest już dość duża różnica. Mam nadzieję, że Druga seria będzie dla nas troszeczkę bardziej korzystna. Bieg numer 4. Sebastian Łamek, Kacper Przybylski, Wiktoria Garbowska i Marcin Jędrzejewski. Startujemy. Sebastian świetnie ze startu, obejmuje prowadzenie, ale już na dystansie mija go Marcin Jędrzejewski, a Wiktoria jedzie za Kacperem Przybylskim, więc kolejny bieg, kolejne 2-4. Nie dzieje się za dobrze.
No ale, tak jak mówiłem, nie walczymy tutaj o żaden awans, jedziemy sobie tylko ten sezon, żeby nie odnieść strat finansowych tak naprawdę. Josh Pickering, Marcin Kościelski, Andrii Karpów i Przemek Giera wystartowali. I znowu 5-1 dla gospodarzy. Tak ten bieg się też prawdopodobnie zakończy. Kurczę. Trochę bicie, trochę wstyd. Dobrze, zaczniemy się bawić w rezerwy taktyczne za Piotra Gryszpińskiego. Wrzucimy sobie tutaj Sebastiana Ułamka. Więc Ułamek, Jędrzejewski, Pawliczek i Stefanow. Będzie ciężko pokonać tutaj Marcina Jędrzejewskiego. Tak, właśnie, Jędrzejewski już odskakuje i to będzie 3-3 chyba. Chyba, że Sebastian nie wymyślił nic na ostatnim łuku. Więc 3-3. Bieg numer 7. Damian Drusz, Sebastian Ułamek, Kamil Wieczorek i Kamil Pytlewski. Drusz szybciutko obejmuje prowadzenie po starcie i raczej pewnie je dowiezie, a Pytlewski walczył chwilę z Wieczorkiem, ale już został zdystansowany. No niestety, kolejny bieg, kolejna porażka 4-2. Jeszcze żaden z naszych zawodników nie przywiózł trójki. Może zmieni się to teraz, chociaż nie sądzę. Marcin Jędrzejewski, Przemek Giera, Kacper Przybylski i Marcin Kościelski wystartowali. Jędrzejewski już daleko z przodu, także tak jak mówiłem, nie sądzę, że to się wydarzy. Jędrzejewski to bardzo solidny punkt tej drużyny w tej grze, więc będzie bardzo ciężko go pokonać, nawet już w sumie na to nie liczę. Bieg 9, przeciwnik zastosował jakąś zmianę, prawdopodobnie zmieniono juniorów. Damian Pawliczak, Kacper Przybylski, Piotr Gryszpiński, Damian Drusz wystartowali. Pawliczak objął prowadzenie, czy obroni tą pozycję przed Drożdżem? Ależ się tną, ależ walczą. No, niestety nie obronił tej pozycji. Drusz zwycięża w tym biegu. Drugi był Pawliczak, trzeci Gryszpiński, czwarty Kacper Przybylski. Bieg numer 10. Wiktoria Garbowska, Andrii Karpow, Sebastian Ułamek i Josh Pickering. Poszli. Sebastian Ułamek jest na prowadzeniu, ale no kurczę, znowu tracimy pozycję i to nawet dwie pozycje. Ajajajajaj, tak fajnie było na pierwszym okrążeniu. No niestety, 5-1. No i to już się robi 20 punktów różnicy. To już jest trochę niefajne. Dobrze, za Przemka Gierę puścimy Marcina Kościelskiego. Zobaczymy, może on coś wymyśli, ale widzę, że jedzie Marcin Jędrzejewski, więc raczej nic z tego nie będzie. Kamil Wieczorek, Marcin Kościelski, Marcin Jędrzejewski i Piotr Gryszpiński wystartowali. Aj, Marcin Kościelski się przewrócił, ale chyba zdążył zejść z tyłu, bo bieg nie został przerwany. No ale Piotr Gryszpiński jedzie bardzo, bardzo daleko z tyłu. No i nasza rezerwa taktyczna przeniosła 5-1 dla gości, czyli fantastycznie. Bieg 12. Pytlewski, Przybylski, Kościelski, Karpow. Chłopaki, chociaż jedno zwycięstwo, no. Kościelski prowadzi, tak, cały czas, już się obawiałem, że jednak nie. Dobrze, jest zwycięstwo 4-2, czyli bardzo szybko odpowiedź na moją prośbę. Dziękuję, wygraliśmy bieg. Bardzo fajnie. Przeciwnik sprowadza zmianę zwykłą. Znowu junior jedzie za jednego z liderów. Pickering, Pawliczak, Stefanów, Ułamek, poszli. Pawliczek wychodzi na prowadzenie przed Pickeringiem, a z nim również walczy Sebastian Ułamek. I na ostatnim łuku, tak jest, przy krawężniku śpiewem atakiem, wychodzi na miejsce numer 2 i wygrywamy 5-1, 48-30. No już jest tylko 18 punktów, już nie ma wstydu, no ale tak jak sami widzicie, Damian Drusz został zmieniony przez juniora. W ogóle juniorzy już pojechali odpowiednio 4 i 5 biegów, więc no sami widzicie, jak to wygląda. Czy tutaj... No dobrze, no powalczymy o jak najlepszy wynik. Kamil Pytlewski, Damian Pawliczak, Marcin Kościelski oraz Sebastian Ułamek. W takim składzie pojedziemy biegi nominowane. W 14 biegu Pytlewski pojedzie przeciwko Damianowi Drużdżowi. Damian Pawliczak pojedzie również z Joshem Pickeringiem. Tak wygląda skład biegu 14. Nie spodziewam się tutaj nie wiadomo czego. Szybciutko goście zostają zdystansowani, czyli my przechodzimy na ostatnie miejsca, ale Damian Pawliczak na szczęście powalczył tutaj z Damianem Drużdżem i przywiózł 2 punkty, więc przegrywamy tylko 4-2. Małe rzeczy również cieszą. Zmiana zwykła, Zakarpowa jedzie Stefanow. Czyli pod taśmą kolejny mamy Marcina Jędrzejewskiego, Marcina Kościelskiego, Krystiana Stefanowa i Sebastiana Ułamka. Także prawdopodobnie Jędrzejewski zaraz to szybko wyjaśni. Już odjechał na dość sporą odległość. No i 3-3 na koniec. Ok. 55-35, czyli przegrywamy 20 punktami. W tabeli w tym momencie jesteśmy na miejscu trzecim.
z 6 punktami. Opole prowadzi przed Krosnem, my jesteśmy trzeci. Rawisz, Rzeszów, Wolfie Wittstock to są zespoły, które jadą normalnie. W sensie nie poddają meczu walkowerem albo nie jadą tylko juniorami, więc trzecie miejsce na 6 zespołów jest ok. Dobrze, wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o trzeci odcinek. Już jesteśmy w okolicach 30 minut, także staram się nie robić dłuższych odcinków, żeby po prostu nie przedłużać i też nie zamulać. Jeżeli podobało Ci się to, co tutaj zobaczyłeś, jeżeli masz jakieś sugestie, jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzach. Zostaw proszę subskrypcję i łapkę w górę pod tym filmem, a my usłyszymy się wkrótce. Nie wiem, kiedy to będzie, bo te odcinki nie będą wlatywały regularnie, będą wlatywały jak będę miał czas na to, żeby po prostu sobie zagrać, zmontować, złożyć i wrzucić. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Żużlowy degustator dla smakoszy czarnego sportu. Do usłyszenia.